No i tak sobie spacerujemy. Po farmie przyjechaliśmy. Z nad plaży. Adam mi wbija jakiś samochodzik w głowę, bo on siedzi mi na baranach. A ja dla was kręcę filmik. Popatrzcie, jaki tu był piękny wybieg. Tu było boczne wyjście, żeby te konie przyprowadzać dla gości. One sobie tu wchodziły i tam w środku były po prostu pokazy, stajnie. I je wyprowadzali, pewnie sprzedawali już po wszystkim, no to już konie były sprzedane, przypisane, no tak jak na aukcjach koni. I tyle, a tu je chyba hodowali. Tam silosy stare, to wszystko jego. Ciekawe, co z tym się, nie wiem, czy ma potomstwo ten pan, czy nie. Co z tym wszystkim będzie. No piękna ta farma była. Ona musiała być piękna w czasach pracy koni i tego wszystkiego. No duża, piękna farma. No niestety, widzicie, co z tym wszystkim jest. Możecie mieć nie wiadomo jakie połacia ziemi. Możecie być bogaci, możecie mieć wszystko. A co się z tym stanie po waszej śmierci, to nie wiadomo. No tutaj to tam pan robi co może. Wynajmuje te domki, coś tam sobie wszędzie. Chyba szczęśliwy jest. Tutaj jakieś stare, tu jeszcze naczepa dla koni, tu jakieś stare narzędzia do pola. Brony, tam widzę pługi, coś do rozsiewu, kosiarki, wszystko pod traktor podpięte. I tutaj był jakiś stary prąd doprowadzony dawniej. No musiało się tu dziać dawniej. To oczami wyobraźni musicie to sobie wyobrazić, jak to kiedyś wszystko wyglądało. Przypuszczam, że dość fajnie. Tu są jeszcze sianko jakieś. No fajnie, fajnie. Fajna miejscówka, polecam. Przyjedźcie, zobaczcie, odwiedźcie pana. No moja żona powiedziała, że jak się wchodzi tu, to do jakichś mafiozów, to stare takie budynki właśnie. Zobaczcie, jakie piękna brama wjazdowa na gości tu była. Idziemy zobaczyć. Chodźcie, tutaj były jakieś palmy. No to musiało na wjeździe ładnie wyglądać. Wszystko dla ludzi, którzy kupowali te konie. Tu był tylko jeden domek, jest taki mieszkalny, to jest ten domek mieszkalny. A tam za tą bramą już jest takie tak jakby wnętrze. Taki, nie wiem, czy to można nazwać padokiem. No za tą bramą jest taki dziedziniec. I na tym dziedzińcu pewnie się odbywała cała aukcja. No i tam wszystko są stajnie. Tam były konie w stajniach. Pokażę wam to jutro. A my w takiej jednej stajni mieszkamy. Tutaj z boku są wejścia. Goście tu poparkowali. Dobrze, Adasiu. No, a tu porobili drzwi. Z tyłu tych stajni. Jakieś kule. To też już trochę chyba jest, bo to widzę, że to zarasta. No i tu są wejścia. Wejście do domków. A my tutaj. A tutaj dziedziniec ze staniami. I kot jest. Bo tu jest garaż od... Gdzie kot? O, tu. Gdzie? Motory. Motory. Żółwia nie widzę. Też chyba się... Nie ma żółwia. Cześć, osioł. Jest i osiołek. Albinos. Pełno kupno lubi. No. Czy pełno kupno lubi? Żółku, osiołku. Hello, osiołku. Coś się lata. Chcesz, osiołku? Przywitał się. Dzień dobry. A żółwia nie widać. Idziemy jeszcze do konia powiedzieć dzień dobry. W końcu słowa. Tu go nie ma. Tu go nie ma. To tu jest. Jest. Stara klacz. Babcia. Czego? No już jest babcia taka.
jej lata. Coś... A żółwia? Nie ma. Żółwia nie ma. Ha. Gdzie ten żółw? Żółw nie ma. Te stajnie są przerobione na pokoje. Widzicie tam naprzeciwko, tam są te ogrodzenia otwarte. Tu były. A teraz mamy tam pokoje. Tak wyglądają pokoje. Stare.